Witajcie, witajcie nasi kochani widzowie kanału i nie tylko. Mam dla was dzisiaj kolejną rzecz. Będzie ładnie, będzie koronkowo, będzie subtelnie i będzie bliźniarsko albo bliźnianie. Jest to pas do pończoch. Słuchajcie, ok. Jest zawieszony na takim tutaj wieszaczku. Usiłuję go ściągnąć, zaraz wam go pokażę, bo to świeżutkie dopiero przyjechały. To jest jak najbardziej jeden z takich bardziej podstawowych, przepraszam się, wieszam dzisiaj, jeden z bardziej podstawowych modeli pasów do pończoch, czyli troszkę koronki, klasyczny krój, dosyć wąski. O, zobaczcie, zaraz odsuniemy metkę. Pas wygląda tak. Z przodu mamy, jak widzicie, kawałki takiej koroneczki, mięciutka, bardzo przyjemna w dotyku. Natomiast boki i tył są wykonane z elastycznej tkaniny, takiej tiulowej, troszeczkę siateczkowej. O, widać siateczki trochę? Troszkę widać oczywiście. Troszkę siateczkowej. Pas ma regulowany obwód. Mamy tutaj, jak widzicie, dwa rzędy haftek. Sobie można tutaj wyregulować o parę centymetrów. W talii jest dosyć solidna gumeczka, nie jest jakoś super elastyczna, także już z góry uprzedzam. Za to tutaj mamy ładnie wykończone brzegi, widać? Ładnie wykończone elastyczną gumeczką, taką lamówkową. Ok. I teraz tak, z przodu mamy dwa paseczki i z tyłu dwa paseczki do przypinania pończoch. Może zbliżenie poproszę. Paseczki są tutaj wykończone plastikiem i gumą. Ok, i mamy oczywiście możliwość regulacji długości tych pasków. Możemy sobie tutaj je skrócić do woli i wydłużyć, żeby w zależności od tego, jak mamy długie pończochy. No i oczywiście jest to pas do przypinania pończoch. Tutaj pokażę tak. To nie jest akurat ten pas, te pończochy mogą być. I pas służy do tego, żeby sobie przypiąć wszelkie modele pończoch przeznaczonych właśnie do noszenia z takim cudeńkiem. Ok. I jeszcze w skrócie techniczne rzeczy. Jest to pas marki De La Fence, tak ładnie z francuska brzmi. Model pasa 136. W ofercie są jeszcze pasy czerwone, białe, ecrus. No, mamy akurat tutaj czarne w rozmiarze L. Dobrze. To tyle na dzisiaj. Oczywiście zapraszamy na kolejne odsłony. Będzie ciekawie. Zaskoczymy Was nieraz jeszcze. Subskrybujcie, oczywiście lajkujcie i bądźcie z nami. Pa!